Dzień dobry. W dzisiejszej rozmowie MedExpressu będziemy poświęcać naszą uwagę udarom mózgu. Jak wiemy, w udarach mózgu czas ma kluczowe znaczenie dla życia pacjenta i zachowania jego sprawności. Natomiast w czasie pandemii dostęp do opieki medycznej był dosyć utrudniony. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pan profesor Robert Gałązkowski, dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. I właśnie pierwsze pytanie chciałabym połączyć z wątkiem pandemii, czyli panie profesorze, co statystyki mówią nam o udarach mózgu w czasie pandemii? Czy było więcej przypadków udarów mózgu, czy też może mniej zgłoszeń niż przed epidemią? No ja dość dobrze przygotowałem się do wywiadu z państwem i przygotowaliśmy dość obszerną analizę czasową interwencji zespołów ratownictwa medycznego w okresie zarówno poprzedzającym pandemię, jak i w okresie pandemii. I zbadaliśmy tak naprawdę okres 30 miesięcy od 1 grudnia 2018 roku do 31 maja 2021 roku, z czego 15 miesięcy obejmuje okres właśnie pandemii i okres przed pandemią. W tym czasie łącznie zespoły ratownictwa medycznego, te naziemne, jak i lotnicze, wykonały 174 426 interwencji do pacjentów z udarem mózgu, 87 937 interwencji w czasie pandemii i 86 489 interwencji w okresie przed pandemią. Z czego karetki to 170 549 wyjazdów i śmigłowce 3877 wylotów. Ta różnica to jest wzrost o około 1,7% interwencji w okresie pandemii w stosunku do okresu przed pandemią. W okresie przed pandemii zespoły ratownictwa medycznego wykonały 85 882 wyjazdy, co wskazuje na wzrost o 1,4% w porównaniu do okresu przed pandemią. I natomiast śmigłowce wykonały 2550 wylotów, co wskazuje na wzrost o 11,3% w porównaniu do okresu przed pandemią, więc są to istotne statystycznie różnice. Jeżeli chodzi o czas dotarcia do pacjenta w okresie pandemii, on średnio wyniósł 12 minut 14 setnych. W okresie przed pandemią to było około 10 minut 45 setnej sekundy, to jest tak naprawdę różnica około 2 minuty. I tutaj te różnice wynikały przede wszystkim ze względu na brak dostępnych zespołów ratownictwa medycznego, a tym samym dłuższy czas dotarcia do pacjenta. Natomiast jeżeli chodzi o transporty pacjentów z miejsca zdarzenia, z miejsca zachorowania do szpitali, podobnie tutaj ten czas był wydłużony i to wynikało z tego, że dużo szpitali, które posiadają oddziały udarowe, oddziały neurologii, były szpitalami covidowymi i przez to musieliśmy szukać kolejnych szpitali, które mogą pacjentów z udarem przyjąć. Natomiast jeżeli rozłożymy okres, ten adekwatny okres sprzed pandemii i okres pandemiczny z podziałem na miesiące, najwięcej interwencji w okresie pandemii przypada na miesiące sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń. Natomiast marzec, kwiecień, maj, czerwiec jest spadek liczby interwencji zespołów ratownictwa medycznego u pacjentów z podejrzeniem czy rozpoznanym udarem mózgu. I tutaj te różnice wynosiły około 200-300 interwencji w danym miesiącu w stosunku do okresu sprzed pandemii. Natomiast jeżeli chodzi o podział na województwa na przykład, to w województwie lubelskim, w okresie, przepraszam, lubuskim, w okresie przed pandemią
było dużo mniej interwencji zespołów ratownictwa medycznego, bo to na przykład w badanym okresie wynosiło 1951 interwencji, natomiast w okresie pandemii już 2149. Istotna też jest sytuacja na Mazowszu, gdzie z kolei tam nastąpił o około 300 interwencji wzrost do pacjentów z podejrzeniem lub rozpoznanym udarem w okresie pandemii. W województwie warmińsko-mazurskim też jest zauważalny około 360 interwencji wzrost i w województwie wielkopolskim. To były te województwa, gdzie w czasie pandemii nastąpił wzrost interwencji w stosunku do okresu sprzed pandemii. Dziękuję panie profesorze za te szczegółowe dane. No, nie mogę oprzeć się i nie zadać jednak jeszcze takiego pytania, czy mając takie doświadczenie i też patrząc analitycznie na te dane, a z drugiej strony słuchając też niektórych naukowców, którzy obawiają się kolejnej fali na jesieni pandemii, czy pan profesor ma jakiś złoty środek, jakieś swoje osobiste postulaty związane z tym, jak należałoby postępować w czasie tej kolejnej, odpukać oczywiście fali w kontekście ratowania osób z udarem mózgu? No to, że ona przyjdzie, to jest więcej niż pewne. Pytanie jest tylko o nasilenie jej rozmiarów, tak? Natomiast no muszę niestety z przykrością stwierdzić, że nastąpił znaczący spadek powiadamiania lekarza czy powiadamiania pogotowia ratunkowego o objawach, czy w ogóle wystąpieniu udaru mózgu bądź przez pacjenta, bądź przez rodzinę, szczególnie w tym okresie pandemii. I to w dużej mierze wynikało z tego, że pacjenci bagatelizowali występujące objawy, nawet ci pacjenci, którzy byli w grupie wysokiego ryzyka, na przykład z migotaniem przedsionków czy nadciśnieniem, starając się uzasadniać innymi przyczynami niż choroba, lub wręcz obawami przed zakażeniem SARS-CoV-2. No więc tutaj tak naprawdę kluczowe wydaje się apelowanie do pacjentów o to, żeby no nie przetrzymywali czasu, nie wydłużali tego czasu interwencji, wezwania pomocy, no bo od tego tak naprawdę zależy, czy my jesteśmy w stanie dotrzeć do pacjenta we właściwym czasie, temu pacjentowi udzielić pomocy tej przedszpitalnej i następnie przetransportować do ośrodka udarowego, mieszcząc się w tak zwanym okienku udarowym, tym okienku, które jeżeli zostanie właściwie zastosowane, to prawdopodobieństwo powikłań czy śmierci jest bardzo znikome. Także no niestety, o ile ośrodki stoją w gotowości, są przygotowane do leczenia pacjentów udarowych, o tyle pacjenci niestety, czy to z obawy, czy sami bagatelizowali z obawy o zakażenie, czy sami bagatelizowali objawy, które występowały. I podczas naszej poprzedniej rozmowy na temat udarów, to co zaobserwowaliśmy, ten czas wezwania następował w momencie, kiedy zespół ratownictwa medycznego nie był już w stanie różnicować udaru niedokrwiennego z wylewem krwi do mózgu, tak? Bo objawy tak naprawdę się już zamazywały. Stan pacjentów był na tyle ciężki, że my nie potrafiliśmy już na etapie przedszpitalnym często rozpoznać charakterystyki udaru. Także to jest tak naprawdę apel do pacjentów i powinniśmy za pomocą środków masowego przekazu, za pomocą lekarzy, pielęgniarek, ratowników prosić pacjentów o to, żeby nie bagatelizowali objawów i jak najszybciej informowali o ich wystąpieniu. Zwraca zatem pan profesor uwagę na to, jak ważną rolę w ratowaniu też życia stanowi sama edukacja społeczna na temat Absolutnie udarów tak. mózgu. Ale obok edukacji społecznej jest też jeszcze system. Jak doskonalić procedury systemowe, by pacjenci z udarem mózgu znaleźli, znaczy mieli szansę na leczenie w tym oknie czasowym i mogli uniknąć najcięższych powikłań związanych z udarem? W tym okresie pandemii, jak wszyscy wiemy, no system szkoleń, ćwiczeń był dość ograniczony. Tutaj
Były organizowane dla personelu medycznego szkolenia, których celem było przypominanie o istniejących procedurach. Kluczową rolę z punktu widzenia systemu ratownictwa medycznego w procesie udzielania pomocy pacjentowi udarowemu jest dyspozytor medyczny, bo to on tak naprawdę musi zebrać dobry wywiad, zadysponować jak najszybciej najbliższe miejsca zdarzenia zespół ratownictwa medycznego i to dyspozytor również ustala miejsce docelowego transportu do ośrodka neurologicznego, udarowego pacjenta z tego typu objawami. I to jest klucz i na tym powinniśmy w dalszej kolejności się skupić w procesie szkoleń, ale również powinniśmy się szkolić i doskonalić procedury te pomiędzy ratownictwem medycznym, przedszpitalnym, a lecznictwem szpitalnym, czyli oddziałami udarowymi. Powinny być symulacje, powinny być wspólne szkolenia, powinny być opisy przypadków omawiane, żeby minimalizować jakby ryzyko wystąpienia błędu. I z tego spojrzenia na te interwencje, które miały miejsce, można powiedzieć, że ten system zarówno przedszpitalny, jak i szpitalny funkcjonuje na dość dobrym poziomie. Zdarzały się oczywiście, ale w bardzo nielicznym stopniu sytuacje, które polegały przede wszystkim na błędnym przekazaniu informacji przez dyspozytora lekarzowi z oddziału udarowego, ale były to naprawdę incydentalne zdarzenia. No ale pomimo tych incydentalnych zdarzeń musimy cały czas się szkolić, musimy, powie pani, kontakt ratowników, dyspozytorów z tymi lekarzami, którzy są później odbiorcami informacji, wyrażenie opinii na temat tego, jak do tej pory ta współpraca się układała, jakie były potencjalne niedociągnięcia, co można poprawić, żeby to było lepsze, no to jest coś, czego wszyscy potrzebujemy i to nie tylko w udarach, ale w różnego rodzaju stanach zagrożenia życia. Musi być kontakt, musi być wspólny język ratownictwa przedszpitalnego z lecznictwem szpitalnym. To pięknie powiedziane, wspólny język. Chciałam jeszcze dopytać pana profesora o to, jak ocenia pan profesor komunikację ratowników i lekarzy z oddziałów udarowych, ale może zapytam inaczej. Co po tym doświadczeniu pandemii według pana profesora jest największym wyzwaniem w zbudowaniu takiej spójnej i skutecznej komunikacji między ratownikami a lekarzami z oddziałów udarowych? Ja od wielu, wielu lat powtarzałem, że musimy przygotowywać się na sytuacje, które z punktu widzenia tych poprzedzających lat były niewyobrażalne. I proszę zobaczyć, że SARS-CoV-2 jest zjawiskiem w medycynie, w zdrowiu publicznym, które zaskoczyło wszystkie systemy ochrony zdrowia na świecie, tym samym systemy ratownictwa medycznego. Nieznajomość tego wirusa, obawa przed nim, lęk przed śmiercią, obawa pacjentów, obawa personelu medycznego, która z czasem, oczywiście na skutek kolejnych informacji o charakteryzujących ten wirus, się zmieniała i postawa, i poziom zabezpieczeń, i otwartość wobec pacjenta. Więc wydaje się, że również z tej pandemii powinniśmy wyciągnąć wnioski i tak naprawdę zarówno szpitale, jak i system ratownictwa medycznego, ale również administracja rządowa i samorządowa powinna tworzyć takie mechanizmy działania, aby na przyszłość potrafić zadziałać w momencie kryzysu, bo ten kryzys nas spotkał, to nie ulega wątpliwości i ten kryzys z racji jego nieznajomości, mówię o wirusie, z racji braku dostosowanych procedur był na początku trudny. Także wydaje mi się, że bo my już jako i medycy i ci przedszpitalni i szpitalni no już wiemy, z czym się zderzyliśmy. Natomiast zagrożenia mogą mieć różny charakter. I tym samym nie powinniśmy tego traktować jako coś, co się nie wydarzy, tylko naprawdę mądrze zastanawiać się, współpracować i tworzyć takie uniwersalne procedury na wypadek podobnych zdarzeń. Choćby nawet od strony gotowości szpitali, tak? Czyli
Dzisiaj w wielu przypadkach z racji skali zakażeń, z racji skali tego bardzo ciężkiego przebiegu, ostrego zapalenia płuc, przebiegu SARS-CoV-2, czy przebiegu COVID-u, przepraszam, spowodowało, że tak naprawdę wiele szpitali było przekształcanych i wiele szpitali wygasiło swoją działalność taką podstawową, bo walczyliśmy ze zjawiskiem, które nas przerosło. Na przyszłość musimy wyciągać wnioski, żeby umiejętnie pozostawiać oddziały specjalistyczne, tak żeby na przykład ich lokalizacja w skali województwa była równo dostępna czasowo, z możliwością rozszerzenia zaplecza terapeutycznego, łóżkowego, personelu specjalistycznego do leczenia udarów. To dotyczy również kardiochirurgii, neurochirurgii, innych schorzeń, które stanowią bezpośrednie zagrożenie życia. Zatem edukacja społeczeństwa, edukacja pacjentów, uwrażliwienie na to, jakie są pierwsze objawy udaru mózgu, wspólne szkolenia dla ratowników, dyspozytorów i lekarzy oddziałów udarowych i wprowadzenie uniwersalnych procedur zwiększających na przykład gotowość szpitali do przyjmowania pacjentów w czasie kryzysu. To są takie, jak rozumiem, trzy postulaty, które widzi pan profesor jako receptę na przyszłość, na to, by usprawnić działanie systemu w kontekście ratowania życia osób z udarem mózgu, jeśli dobrze rozumiem. Tak, to się samoprzeczne nasuwa, natomiast też popatrzmy na te działania, które były podejmowane na poziomie województw. Często one wydawały się chaotyczne, często dla nas niezrozumiałe. Natomiast kluczem jest dialog decydentów ze środowiskiem, wysłuchanie racji obu stron. W sytuacji tak potężnego zagrożenia, z jakim mieliśmy do czynienia i obyśmy już w tej czwartej fali nie mieli. Kluczem jest to, żeby w dobrym stopniu realizować procedury ratujące życie i umiejętnie dostosowywać system do działania w przypadku COVID-a. My często mieliśmy do czynienia z wygaszaniem oddziałów, które z racji zakażeń, ryzyka z tym związanego, mogły świadczyć pomoc pacjentom w stanie zagrożenia życia. Często te szpitale covidowe najwyższego rzędu były dedykowane do leczenia pacjentów w stanie zagrożenia życia z zakażeniem. Natomiast no, też trzeba brać pod uwagę czasy dotarcia, czasy gotowości, możliwości przerobowe takich szpitali. Przepraszam za kolokwializm, ale to jest brutalna rzeczywistość dnia codziennego. Brutalna rzeczywistość, na którą musimy się wszyscy przygotować, i pacjenci, i lekarze, i system. Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę, za przygotowane dane. Miejmy nadzieję, że na jesieni będzie dużo łatwiej, lżej i bezpieczniej dla nas wszystkich. Państwa i moim gościem. Tak. Pod jednym warunkiem, że przełamiemy niechęć do szczepień, bo tak naprawdę Oczywiście. wydaje się, że to, co może nas czekać jesienią, będzie konsekwencją dzisiaj lekkomyślnego podejścia do problemu szczepień. Wyjeżdżamy na wakacje, przywieziemy różnego rodzaju szczepy i ta jesień może być naprawdę bardzo krytyczna pod względem liczby zgonów. Szczególnie tych ludzi z grup ryzyka, którzy no w tej chwili postawę wobec szczepień mają bardzo obojętną. Czyli zachęcamy wszystkich Państwa do podjęcia właściwych decyzji w tym okresie wakacyjnym i dbania o bezpieczeństwo, o zdrowie publiczne, o swoje zdrowie i swoich bliskich. Państwa i moim gościem był pan profesor Robert Gałązkowski, dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Warszawski Uniwersytet Medyczny. Serdecznie dziękuję panie profesorze za tę rozmowę. Dziękuję uprzejmie.